Zapraszam. Nie mogę uwierzyć. Przepięknie! O. Ostatnim razem jak pani była, kotłowni. W ogóle nie było tej kotłowni. Nowy piec dostałem ostatnio. Salon prawie gotowy. Tak, twój tak, pokój? Tak. Też już ściany i sufit cały na gotowo. Piękny pokój. I tak naprawdę można wszystko wnosić, takie wyposażenie domu. Jest wiele osób, które ci pomagają. Tak, dokładnie. Takich osób jest mnóstwo. Spodziewałeś się takiego odzywu? Jestem naprawdę bardzo zadowolony, wiele osób pisze, dzwoni. Czy to dodaje cały czas ci jest to samo. Energii i przede wszystkim motywacji, tak. Motywacji i przede wszystkim tego, żeby się nie poddać, jak już zaszedłem tak daleko. Dlaczego budujesz dom? Przede wszystkim dlatego, żebym miał gdzie później się schować pod ten dach. Normalny dach tak naprawdę. Dla rodziny też, dla młodszej siostry, mamy. Śmierć ojca, tragiczne warunki życiowe oraz nieporadność matki zmusiły nastolatka do zapewnienia rodzinie nowego domu. Mobilizując przyjaciół w niespełna rok, Zbyszek wyremontował stary budynek, przygotowując go do zamieszkania. Jesteśmy z jednej wsi. Stwierdziliśmy, że trzeba chłopakowi pomóc. Jest bardzo dużo pracy i bardzo trzeba dużego wkładu finansowego w to wszystko, żeby miało to ręce i nogi, żeby mógł się wprowadzić. Śmierć taty to był najgorszy moment w moim życiu. No i później to, jak usłyszałem, że dostajemy eksmisję natychmiast z tamtego mieszkania. Bieda często zaglądała wam w oczy? Momentami brakowało dosyć sporo tego jedzenia, żeby zrobić sobie coś normalnego, jakiś dobry posiłek ciepły. I przede wszystkim ubrań tak naprawdę też bardzo brakowało. Chodziliśmy w takich porwanych, brudnych ubraniach. Siostra Zbyszka, Amelka, jest bardzo związana z bratem. Marząc o własnym pokoju, dziewczynka od początku przedsięwzięcia angażowała się w projektowanie domu. Cieszysz się, że będziesz miała nowy dom? Swój tak, pokój? Tak. A jak chciałabyś, żeby wyglądał twój pokój? Łóżko będzie z oparciem miękkim, obok tego szafka nocna. Cały pokój w kolorowym chcesz jakimś mieć? No. Jakieś różowe ściany? Może być tak. Koty też tu zamieszkają, tak? Mhm. Mimo młodego wieku rodzeństwo przeszło wiele trudnych momentów. Surowe warunki mieszkaniowe oraz trudna sytuacja materialna już kilka lat temu zmusiły Zbyszka do podejmowania dorywczych prac. Na początku, gdy jeszcze żył tata, było jeszcze w miarę okej, póki pracował. Wtedy, gdy zachorował, już było coraz gorzej, było mniej pieniędzy na wszystko. Głównie żyliśmy z zasiłku mamy. Mieliśmy tylko tutaj jedzenie i ciepło tak naprawdę. I to ciepło też było rzadko, bo w tamtym piecu nie za bardzo się chciało palić. Dlatego mama zdecydowała właśnie, żebyśmy tutaj przenieśli piec i zrobili zasłonę, żeby tylko w tym pokoju było ciepło na noc. I tu wszyscy śpicie? Tak, wszyscy tutaj śpimy w tym pokoju. Szukałem dorywczo pracy na początku. Chodziłem po wsiach i wyrzucałem obornik, czy obrządzałem krowy i tak dalej. Później się zaczęła ta praca przy kostce w wieku 15 lat. Do tej pory, aż nie pojawiły się problemy z plecami. Historia Zbyszka poruszyła tak jego przyjaciół, jak i widzów uwagi. Obok pomocy materialnej i dodatkowych rąk do pracy, Zbyszek mógł liczyć także na wsparcie psychiczne. To chłopie. Dziękuję bardzo za wsparcie. Naprawdę szapoba. Dziękuję bardzo. Jesteś wielki. Zaczynamy od tego miejsca. Robimy tutaj wysoką zabudowę. Zlew na środku okna, tak? Widać, że bardzo nowoczesne tutaj jest umeblowanie i tak dalej. Myślę, że posłuży na lata. No to cieszę się, że projekt jest zaakceptowany, zostaje tylko realizacja. To jest fantastyczny młody człowiek, któremu nie tylko warto, ale też trzeba pomóc. Mam to szczęście, że pracuję z fantastycznymi ludźmi, którzy mają wielkie serducha i na moje hasło robimy kuchnię dla Zbyszka, zupełnie w gratisie. Nie było zadawania zbędnych pytań, tylko wszyscy przyklasnęli i powiedzieli, że działamy. Chłopak w jego wieku powinien się bawić, powinien korzystać z życia, powinien się uczyć, tak? A on wziął na klatę tak ogromne przedsięwzięcie, jak budowę domu dla swojej rodziny i szacun, naprawdę duży szacun dla niego.